Cześć, witajcie. Czasem bywa tak. Tak. Trachło, pękło, spadło i mamy problem. Problem, czy również wydatki niestety, bo wyświetlacze kosztują, szybka kosztuje, wszystko kosztuje. Im droższy telefon, tym droższy wyświetlacz, ale właśnie, tutaj mamy taki ciekawy przypadek, przerabiamy wśród znajomych, przyjaciół. Wymiana szybki czy całego wyświetlacza? No właśnie, bo tak, serwis to wam będzie chciał wymienić cały wyświetlacz, bo prościej raz, że więcej was skasują, a dwa, że będą mieli z tym mniej roboty. Ale to nie jest jedyne wyjście. Znaczy, od razu zaznaczmy, nie zawsze, czasami się po prostu wszystko nie da. Wszystko zależy od modelu telefonu. No, ale są telefony, nie wiem czy większość, czy mniejszość, ale no, jest ich wystarczająco dużo, żeby o tym wspomnieć, którym można wymienić samą szybkę. Znaczy, dokładnie. Oczywiście pod warunkiem, że wyświetlacz działa. A najczęściej wyświetlacz działa. No. Jeżeli macie zbitą szybkę, a wyświetlacz działa i co ważne, dotyk działa, to jest spora szansa, że... No, przeważnie ekran chodzi, dotyk chodzi. No, bateria siadła, ale generalnie... Jest spora szansa, że nie będziecie musieli wydawać paru stów, tylko tam sto parę, tak? Tak strzelam, ale generalnie no, nie idźcie do pierwszego, no chyba, że chcecie w autoryzowanym. No to wtedy wiadomo, powodów, no, jak nie? Telefon jest na gwarancji, no to też lepiej w autoryzowanym. Albo ubezpieczony, to tam o, się no nie to wtedy się nie przejmujecie. Natomiast jak po prostu, szczególnie jak macie telefon budżetowy, no warto zapytać w dwóch, trzech punktach, czy przypadkiem nie potrafią wymienić samej szybki, nie będzie to tańsze, ale tu niestety nie potrafię wam dać uniwersalnej rady, czyli nie wiem, takiej krótkiej listy modeli, w których można, w których nie można. Po prostu musicie użyć Google'a i, że tak powiem, odpytać wyszukiwarkę, czy w waszym smartfonie daje się to zrobić, bo jest spora szansa, że się da. Niekoniecznie tak musi być. Czasem niestety jesteście skazani, szczególnie jak macie AMOLED-a na wymianę całego panelu, natomiast niekiedy może się udać, że opęka się to taniej. A bądźmy szczerzy, szybka to jest w sumie najczęściej tylko szybka i może się jeszcze uda przy okazji taniej ją kupić. Tak, poza tym jak macie telefon, który na przykład tam, nie wiem, no macie już parę lat, to możecie przy okazji zagadać, żeby się nie dało, nie wiem, wymienić baterii w nim, nie? Jak no, już go odmykają. Znaczy oczywiście, jeżeli chcecie tego telefona jeszcze przez jakiś czas używać, bo jeżeli macie telefon, który jest, jak to się ładnie mówi, pod koniec swojego żywota, dokładnie, tuż przed emeryturą, to szczerze mówiąc, jeżeli jest taka zbita szybka jak w tym telefonie, to ja w ogóle nic nie robi. Domęczyć go i właśnie. I co z nim zrobić, to sobie kliknijcie, bo o tym filmie też już nagraliśmy, co zrobić ze starym, wysłużonym telefonem, bo nadal można mu dać jakieś drugie życie, jakieś kolejne zastosowanie, nawet jak ma czasem szybkę trachniętą, to są takie opcje, że to nie przeszkadza. Jasne. No i trzymajcie się i żegnamy się na dłużej, bo Adam sobie idzie na urlop, więc przez chwilę sobie od nas odpocznijcie. I przede wszystkim uważajcie na swoje telefony. Oczywiście życzymy wam, żeby takie przygody was omijały, niemniej czasem... Ale no, powiedzmy sobie szczerze, statystycznie... Statystycznie każdego to prędzej czy później tak spotka, a czasem działa prawo serii nawet. To trzymajcie się i oby wasze telefony były jak najdłużej całe. Cześć.